Siemandero! Widzimy się po raz kolejny na garażu. Szwagier Staszko, szwagier Marko. Cztery stopnie. Szwagra nie było długo, bardzo długo. Natomiast szwagier nie występował, bo po prostu był na L4. Zimno tutaj na garażu przed chwilą. Idąc po prostu tutaj sobie potknąłem się i zepsułem farelkę, którą naprawiłeś, szwagier. Nie! Wyłącz z prądu! Czemu? No kurwa, bo zablokowało świetle. Wyłącz z prądu! Kurwa, ładnie. Ja pierdolę! Kurwa, zepsuł farelkę. Zjebałem farelkę. Włącz. Będzie działać? Będzie działać. Działa, stary! Działa! Dobra, no, się nie zrobił. Każdy się naprawił. No tak, no bo to jest kurde profesjonalny, kurcze praca chwilowego, braku, niestety chwilowego, mam nadzieję, braku braskiego w butelkach. Szwagier wpadł na bardzo dobry pomysł. No jesteśmy w końcu w strefie przygranicznej, więc dlaczego nie spróbować? Porównać sobie dwóch piweczek, które są produkowane i w Polsce, czy też są na rynku polskim, browarnictwa, ale tak samo można kupić przez to, że mam właśnie niedaleko Czechy, w Czechach. I teraz tak, ja mam akurat polskiego kozla wyprodukowanego w Poznaniu. Oba Budweisery są wyprodukowane w Czechach. Więc zobaczymy, czy eksport jest tak samo dobry jak oryginalny. Przyjacielu. Czekaj, czy mnie się nie zdarzyło, ale... Dobra, czyli tak, ja mam ten polski. Ja mam czeski, no nie jestem. No wiesz, no teraz musimy porównać. Myślisz, że ty tak od razu poczujesz? Nie wiem. Tak. O fuck! No nie, ja ewidentnie jestem za tym czeskim. No kurczę, bez w ogóle dwóch zdań, ale aż taka różnica? Różnica, no ciekawe czy... Nie, Budweiser podejrzewam, że tu może być problem, bo obydwa są nalewane w tym samym. No dokładnie, więc tylko zobaczymy, czy jest różnica pomiędzy eksportem a lokalem. Powiem szczerze, że Budweiser jest moim ulubionym czeskim piwem. Oczywiście Budejowicki Budweiser. Ja próbuję czeskiego Budejowickiego Budwara. Dobra, próba jak? Budejowicki Budwar, dobry. Z tym, no, że u nas butelka nasza bodajże jest niezwrotna, bezzwrotna. Ale, I tutaj, w tym momencie powiem, że tak, jak szwagier powiedział, jest bezwzględna, taka sama jest czeska, ale wiecie co? My idziemy na czeską stronę i ją oddajemy i mamy za to pieniążki. Około 30... 35 koron. 35 koron to jest... 35 koron. Aha, to jest to, okej, ja sobie też naleję. Co, to samo? Nie. Nalej tego tutaj. Polska edycja, eksport, jest... bardziej taka mocniejsza, taka bardziej wyrazista, taka bardziej gorzka. A czeska jest, no właśnie ma tą taką bogatą jakby zrównoważony. Więc i to jest świetne moim zdaniem, tylko są po prostu troszeczkę inne. O, ale oba są dobre. Ty, które jest teraz, które? Będziecie od dwie szklanki. To są twoje. To jest czeskie. No jest inne, no faktycznie. Jest inne, ale jest zajebiste. Inne. Dokładnie, dawaj. Ty, ale faktycznie, no po samej pani nawet tak ci powiem, że to... Chyba stary zobacz. Także wiemy. Kozel w Polsce do życi. Budweiser w Polsce jak najbardziej. Natomiast czeski Budweiser jest... Cała piana. Ten to jest polskie. To jest czeskie. No to z pianą to też można... No, ale nalałem w ten sam sposób, no to co? Teoretycznie tak. No. Cieszymy się, że mieszkamy w Cieszynie, nie wiem, czy... w historycznym mieście, podzielonym niestety na dwa. O, tu jest, nie? Pamiętacie, jak kiedyś się robiło? Czeski, Cieszyn. Wybijałeś zapałkę i miał stać. Ale stary, to wiesz co? To z Brackim ja tak kiedyś dałem i żadne piwo z Brackim nie wygrało. To też było inne. O, utopiło się. No, w sumie. Także mamy korzyści z tego, że mieszkamy w Teraz jest taki problem. Na pewno już Kozla nigdy nie kupię w Polsce. No nie, właśnie. Kozel B
Budweiser polski w porządeczku, natomiast polecamy czeskiego. I nie wiem, czy zauważyliście, że tu już nie ma piany, a tu jeszcze dalej jest centymetr albo więcej.